Zrodzony z wody i ducha, to jest tytuł dzisiejszego kazania. Jest to wzięte z Ewangelii Jana z 3 rozdziału, z 5 wersetu. Możemy przerzucić się, Wojtek, na nasz OpenLP i przeczytamy fragment dłuższy z Ewangelii Jana z 3 rozdziału. Nie będziemy omawiać wszystkiego, ale przeczytamy cały fragment, który tworzy tam pewną całość. Od wiersza pierwszego. Znany fragment, rozmowa Jezusa z Nikodemem. Teraz tak myślę, gdzie mam sprzęt, ale to później wezmę. Macie? Tak? Na ekranie też jest. Był zaś człowiek spośród faryzeuszów, na imię mu było Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego, czyli do Jezusa, w nocy i powiedział: Rabbi, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. Jezus odpowiedział mu. I teraz... tu mamy przekład ten. Myślałem, że warszawska. No to warszawską może macie w głowie. To zobaczcie, jak wygląda najnowszy przekład polski. Ręczę i zapewniam. Warszawskim byłoby jak? Zaprawdę, zaprawdę. Tak to jakoś trzeba przetłumaczyć. Amen, amen w oryginale. Ręczę i zapewniam. Kto nie zostanie zrodzony na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: jak może się urodzić człowiek, będąc starcem? Nie może powtórnie wejść do łona swojej matki i zostać urodzony. Jezus odpowiedział: ręczę i zapewniam cię. Jeśli ktoś nie zostanie zrodzony z wody i ducha, nie zdoła wejść do Królestwa Bożego. Co zostało zrodzone z ciała, jest ciałem, a co zostało zrodzone z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie zostać zrodzeni na nowo. Wiatr wieje dokąd chce i jego szum słyszysz, ale nie pojmujesz, skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto został zrodzony z ducha. Nikodem na to: jak to może się stać? Jezus odpowiedział: ty jesteś takim nauczycielem Izraela i tego nie wiesz. Ręczę i zapewniam cię, mówimy o tym, co wiemy i świadczymy o tym, co widzieliśmy. W tym przypadku Jezus mówi o sobie. Ale naszego świadectwa nie przyjmujecie. Jeśli powiedziałem wam o ziemskich sprawach i nie wierzycie, to jak uwierzycie, jeśli wam opowiem o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w niego wierzy, miał w nim życie wieczne. Tak bowiem Bóg ukochał świat, że Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Gdyż nie posłał Bóg Syna na świat, aby ten osądził świat, ale aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, gdyż nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. Bo na tym właśnie polega sąd, że światło przyszło na świat. Lecz ludzie bardziej pokochali ciemność niż światło, ponieważ ich czyny były złe. Każdy bowiem, kto postępuje niegodziwie, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie zostały wyjawione jego czyny. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, zbliża się do światła, aby wyszło na jaw, że jego czyny zostały dokonane w Bogu. Dobrze. Ten fragment, który przeczytaliśmy, bardzo znany. Wersety, które tam są, niektóre bardzo znane. Mówi się, że Jan 3,16 to najbardziej znany werset z Ewangelii w ogóle. I najczęściej używamy tych wersetów jako ewangelizacyjne, ale dzisiaj rozważanie będzie bardziej doktrynalne, dogmatyczne, nie ewangelizacyjne. Powtarzam, inspiracją dla mnie jest list od naszego brata z więzienia. I ta rozmowa Jezusa z Nikodemem, jeśli macie jeszcze to w głowie albo przed sobą Ewangelię, składa się ze wstępu oraz trzech części. Wersety 2 i 3 to jest taka, no najpierw jest wstęp, tak, że przyszedł taki i taki człowiek, Jezus nazywa go nauczycielem w Izraelu, prawdopodobnie był członkiem Sanhedrynu, czyli jednym z tych przywódców duchowych Żydów w tamtym czasie. Może przyszedł sam, a może przyszedł z kimś innym, dlatego że czasami mówi w liczbie mnogiej, w nocy. I jest tutaj taka dłuższa wypowiedź Nikodema na początku i króciutka odpowiedź Jezusa. I jak się czyta, to jest wrażenie takie, pamiętajmy, że apostoł Jan pisze Ewangelię
może 40 lat po tych wydarzeniach, a może jeszcze później. I to jest tekst literacki, czyli literackie ujęcie rozmowy, która trwała może wiele godzin. To jest takie streszczenie, zrobione, takie zredagowane. Jak czytamy odpowiedź Jezusa, to ja mam wrażenie, komentatorzy też, a gdzie jest pytanie? Jezus odpowiada, pytania nie było. Musiało jakieś być. Jan wybrał to, co chciał wybrać. Tak, tak go inspirował Duch Święty. Mamy króciutką wypowiedź Jezusa w tym wersecie 3. Potem werset 4-8, druga część tej rozmowy, mamy trochę krótsze pytania Nikodema i trochę dłuższą, taką średnią, długą odpowiedź Jezusa. I potem trzecia część, wersety od 9 do 21, mamy króciutkie pytanie, które zadaje Nikodem i długą odpowiedź, którą daje Jezus. Taka jest struktura tego tekstu i to jest całość. Jeżeli weźmiemy kawałek tam do wersetu 8, umknie nam wizja całości. Umknie nam sens całej rozmowy. Ja kiedyś dostałem, mówiłem może o tym, u nas we wsi, w Bednarach, dawno nie było, ale wcześniej regularnie po domach chodzili przedstawiciele organizacji Świadków Jehowy. No i rozmawialiśmy, jeden rok, drugi rok, trzeci rok. Oni wiedząc, że my jesteśmy zielonoświątkowcami, ewangelicznymi chrześcijanami i że narodzenie na nowo to jest jeden z tych tematów, o których zawsze z duszek wyskoczy, przynieśli mi publikację, jedną ze swoich publikacji, w której narodzenie na nowo było tematem właśnie tejże publikacji. Z ich perspektywy. No to byłem ciekaw, jak to będzie. Otwieram i całe rozważanie rozmowy Jezusa z Nikodemem było ucięte na wierszu 7 lub 8. I oczywiście perspektywa, którą autor tego tekstu swoim czytelnikom pokazał, to jest taka, że narodzenie na nowo to jest 144 tysiące wybranych Świadków Jehowy. Że to tylko tej grupy dotyczy. I jeżeli utniesz tekst, nie pójdziesz tak jak my dzisiaj do końca rozmowy, możesz tak do takiego wniosku z ich perspektywy dojść. Jeśli jednak poszedłbyś krok dalej, no to byś zauważyła, że dalej Jezus mówi, że Bóg mówi, że mu kochał cały świat i że każdy, kto w Niego wierzy, może doświadczyć tego przeżycia, a nie tylko ta wybrana grupa, o której pisał autor publikacji. W tych początkowych wersetach pojawia nam się taki zwrot, dobrze nam znany. Nam znany jest, Jezus mówi, jeśli ktoś nie zostanie... O, przepraszam, nie wiem, co się dzieje. Zaraz go trzymam. Ja tu mam napisane, zrodzony z góry. Nie może zobaczyć Królestwa Bożego. To greckie słowo, które tam się znajduje, można przetłumaczyć, my mamy najczęściej jako na nowo. Jeśli ktoś nie zostanie narodzony na nowo, ale można je przetłumaczyć również jako zrodzony z góry, z wysoka, z wyższego miejsca, od początku albo od środka. I tłumacze są zgodni, że najlepsze tłumaczenie jest zrodzony z góry. Oczywiście na nowo jest poprawne, jest najbardziej popularne w tekstach. Sens jest ciutkę inny. W wierszu 5 Jezus mówi, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony z wody i ducha. Już troszeczkę innymi słowami opisuje jakieś zjawisko, o którym mówi. W wierszu 7 mówi, musicie na nowo się narodzić, albo z góry się narodzić. W wierszu 8 Jezus mówi o człowieku, który narodził się z ducha. Więc mamy z góry, z wody i ducha, na nowo, albo po prostu z ducha. Jeśli ktokolwiek ma wejść do Bożego Królestwa, taka osoba, taki mężczyzna, taka kobieta, musi narodzić się z góry, musi narodzić się z wody i ducha, musi narodzić się z Boga. Dodałem tutaj fragmenty z rozdziału 1 Ewangelii Jana. Też są znane. Jezus powiedział tam tak. Tym zaś, którzy Go przyjęli, to w zasadzie mówi nie sam Jezus, ale Jan jako narrator w tym momencie. Tym zaś, którzy Go przyjęli, czyli Jezusa, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy, i teraz mamy ten zwrot, który jest w trzecim rozdziale. Narodzili się nie z krwi, nie z cielesnej woli, nie z woli mężczyzny, lecz z Boga. Narodzili się z Boga. Tu mamy narodzić się z góry, z ducha, na nowo, a tu narodzić się z Boga. To jest jedno i to samo w
wydarzenie, albo przeżycie, albo doświadczenie opisane różnymi słowami. Narodzić się z Boga, inaczej stać się Bożymi dziećmi. Stać się Bożym synem, Bożą córką. Mówiliśmy sobie i pamiętacie, albo nie, ale ta wypowiedź Nikodema, taka pierwsza, w której Nikodem mówi do Jezusa jak równy z równym, jak nauczyciel do nauczyciela, ta druga, w której Nikodem już zaczyna troszeczkę dyskutować, nie rozumie tego, co Jezus mówi, i trzecia, w której Nikodem króciutko, z pokorą, po prostu pyta, jak to się może stać. Jak? Przepraszam, muszę się nauczyć obsługiwać sprzętem. Jak to się może stać? Zauważcie, o co Nikodem nie pyta. Nie pyta, co to znaczy. Najwyraźniej nie rozumie, co to znaczy. Nie pyta, o co chodzi, ale co, Panie, masz na myśli? Najwyraźniej on to zrozumiał, co Jezus ma na myśli. Ale nie wie, jak ma tego doświadczyć. Jak człowiek może to przeżyć? Jak mam doświadczyć tego narodzenia z góry, z Boga? I Jezus z takim, no, jak to nazwać? Z takim zdziwieniem, trochę z takim krytycyzmem w głosie, mówi do niego: Ty jesteś nauczycielem Izraelu, a tego nie wiesz? Innymi słowy, Ty przecież znasz Pismo Święte, Stary Testament, Ty jesteś jednym z przywódców. Nie wiesz, jak to się może wydarzyć? Powinieneś wiedzieć. W domyśle, w słowach Jezusa jest: powinieneś wiedzieć. Jezus uważał, że Nikodem powinien rozumieć zwroty: narodzić się z góry, na nowo, narodzić się z wody i z ducha, narodzić się z ducha, znając teksty ksiąg Starego Testamentu, bo był nauczycielem Starego Testamentu. I powinien wiedzieć, jak może się to stać. I być może Nikodem rozumiał samą ideę, wynika z końcowej części rozmowy, na początku nie, ale potem nie mógł zrozumieć albo nie wiedział, jak to się ma wydarzyć. Jak praktycznie ma się narodzić człowiek z góry? Pamiętacie, powiedział, co mam wejść do łona mamy? Jak to ma się wydarzyć? I od wersetu 10, moi drodzy, następuje długa odpowiedź Jezusa na pytanie jak. Jak to ma się stać? Od 10 do 21 Jezus odpowiada zupełnie już innymi słowami Nikodemowi, nauczycielowi, znawcy Starego Testamentu, jak można się narodzić na nowo. Jak można się narodzić z Boga? Werset 12 Jezus mówi w ten sposób. Och, przepraszam. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? Na pytanie jak Jezus zaczyna wykład o wierze. Przez wiarę. Jak? Przez wiarę. Musicie uwierzyć. Cały ten tekst najdłuższy, ta trzecia część, dobrze znacie werset 16. On mówi, że trzeba uwierzyć. Ale nie tylko ten werset. Tam w wielu wersetach jest mowa o tym, że trzeba uwierzyć. Że to jest odpowiedź na pytanie, jak mam się narodzić na nowo. Przez wiarę, tu napisałem. Ale jaką wiarę? Wiarę w co? Wiarę w kogo? Tak mógł zapytać Nikodem. Tak mogę zapytać ja, kiedy by mi ktoś tak powiedział. Musisz uwierzyć, ale w co mam uwierzyć? W kogo uwierzyć? Jak mam wierzyć? O co ci chodzi z tą wiarą? I teraz Jezus podaje przykład ze Starego Testamentu. Jak działa wiara i w kogo człowiek ma wierzyć, aby mógł wejść do Bożego Królestwa. Tam jest przytoczona historia, kiedy naród Izraela wychodził z ziemi, z niewoli egipskiej, do ziemi Kanaan i po drodze za ich bunt, za ich grzech Bóg zesłał na nich taką nie wiem jak nazwać plagę, czy jak jego słowa użyć, klęskę. Węże ich zaatakowały. Jadowite węże ich zaatakowały. I każdy, kto był ukąszony przez tego węża, po prostu umierał. Nie od razu, nie było tak, że za jakiś czas umierał. Najwyraźniej nie było surowicy, nie było jak sobie z tym poradzić, ale wtedy, jak to zwykle bywa,
Izraelici wołali do Boga o przebaczenie. Ukorzyli się, upamiętali się, pokutowali, można by powiedzieć. Wołali o przebaczenie. I wtedy Bóg polecił Mojżeszowi zrobienie pewnego kroku. To miał być ratunek, inaczej zbawienie dla tamtych Żydów, pokąsanych przez węża, śmiertelnie. Mojżesz przygotował z miedzi podobiznę węża. No węże ich kąsały, przygotował podobiznę węża, tak Pan Bóg powiedział. Powiesił go na jakimś kawałku drzewa. No ale jak to ma pomóc ukąszonym ludziom? Że co? Że to jest magiczna miedź? Cudowna miedź? Z rejonu Synaju, czy coś? Jakaś surowica w tej miedzi jest? Może trzeba dotknąć tam, całować tego węża? Co polecił Bóg, żeby Żydzi ukąszeni śmiertelnie zrobili? Mieli po prostu spojrzeć na tego węża. I Jezus użył tu takiego terminu, że Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Tak musi być wywyższony ze człowieczek. Chodzi o to powieszenie na drzewie. Jezus tutaj też zapowiada swoją śmierć. Bo pamiętajmy, że ta rozmowa to jest jakieś przynajmniej 2 lata przed ukrzyżowaniem. Tak? Ale Jezus już zapowiada, że będzie zabity tymi słowami tutaj. Że będzie poprzez, tak samo jak ten wąż na krzyżu, na drzewie, Jezus też na drzewie zawiśnie w jakiś sposób. Każdy ukąszony był skazany na śmierć, ale jeżeli uwierzył Słowu Bożemu, które Mojżesz zwiastował, spojrzał na węża, był uratowany. Nie jest napisane, że od razu mu przeszło. O, już nie boli, aleluja, już nie boli. Może go bolało jeszcze przez tydzień, dwa, miesiąc, rok, ale żył. Był uratowany, żył. Odzyskał życie. Taki ukąszony, można powiedzieć, był skazany na śmierć. Był już martwy. To tylko kwestia czasu, kiedy on przeniesie się na drugą stronę. Ale jak spojrzał na węża, to była gwarancja, że będzie żył. Wystarczyło spojrzeć. Ale żeby spojrzeć, trzeba było uwierzyć. Spojrzeli na węża tylko ci, którzy uwierzyli. I dzisiaj Jezus, czy wtedy w tej rozmowie Jezus mówi, to narodzenie na nowo działa przez wiarę, a działa dokładnie tak, jak działał ratunek, który Pan Bóg dał pokąsanym przez węża. Musicie we mnie uwierzyć. Będzie wywyższony, czyli w tym momencie mowa jest o tym, że Jezus, Syn Boży, będzie zabity. Aby każdy, kto w Niego, w Jezusa uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. No i werset 16 znacie. Zobaczcie, Jezus mówi tutaj o wierze, w 16 mówi o wierze, w 18 mówi o wierze i to 3 razy. Mamy jeden, jedyny sposób, jak można się narodzić na nowo. Przez wiarę w Jezusa. Przez wiarę w Jezusa. Przez samą wiarę w Jezusa. Ci ludzie, którzy tam na tej pustyni byli pokąsani przez węże, nie musieli robić nic innego. Nie musieli odtańczyć specjalnego tańca, nie musieli złożyć specjalnej ofiary, nie musieli ucałować kapłana w rączkę. Musieli tylko popatrzeć na węża, na drzewie. Ale wszyscy musieli w to uwierzyć. I Jezus mówi do Nikodema, musisz po prostu uwierzyć we mnie. I wy wszyscy faryzeusze, bo to był przedstawiciel faryzeuszy, a dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, wy wszyscy ludzie, jeżeli chcecie wejść do Bożego Królestwa, musicie narodzić się na nowo, a to oznacza po prostu uwierzyć we mnie jako Zbawiciela. Popatrzeć na mnie. W tym momencie nie fizycznie, ale uwierzyć, że śmierć Jezusa na krzyżu jest tym ratunkiem. Każdy, kto w Jezusa wierzy, nie będzie sądzony. A kto nie wierzy, już jest osądzony. Sąd Boży, sąd potępienia spoczywa na każdym, kto nie wierzy. W momencie, kiedy zaczynam wierzyć, już nie ma dla mnie sądu potępienia. 5, 6. To już sobie powiedzieliśmy. Na pytanie Nikodema, już takie pokorne, jak to się stać? Może Jezus z taką pretensją mówi, przecież ty jesteś nauczyciel Słowa Bożego. Ty to czytasz i ty tego nie wiesz. A powinien wiedzieć ze Starego Testamentu. I teraz werset 5, z którego wziąłem tytuł dzisiejszych rozważań. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa
Bożego. No, z tego ducha to jeszcze tam rozumiemy. Duch, Bóg, góra, z góry się narodzić, z ducha się narodzić, z Boga się narodzić. No, tak do końca wiemy, jak to działa, ale rozumiem, że to jest coś, co Pan Bóg musi zrobić ze mną. Bo to jest poza mną, tak? To mama rodzi dziecko, a nie dziecko samo tam. Halo, wychodzę, dzień dobry. Nie, mama rodzi dziecko, mama jest za to odpowiedzialna. Mama je w jakiś sposób, ja nie wiem, bo mamą nie byłem, to siostry mogą powiedzieć, jak to się dzieje. My to naprawdę, ja tylko strzelam. Tak, to jest no, twoja odpowiedzialność, tak, urodzić dziecko, kiedy on już tam jest, w jakiś sposób. I to jest Boża odpowiedzialność, kiedy wierzę w Jezusa, żebym narodził się na nowo. To jest Boże dzieło, Boży akt. On tego dokonuje. No dobra, to z ducha to tak jeszcze jakoś załapiemy i może Nikodem załapywał. Ale z tą wodą o co chodzi? Narodzić się z wody. Co to oznacza ta woda? Są różne możliwości, proszę Państwa. Nie wiem, co myślicie teraz i co teraz nastąpi, ale fragment chcę przeczytać z listu naszego przyjaciela. I tam miły list, tak, budujący, zachęcający jak zwykle. Pisze między innymi: jestem chrześcijaninem, nie chcę więcej kraść, kłamać, nie chcę bić. Chcę żyć zgodnie z nauczaniem Pana Jezusa, z Jego drogą, prawdą i życiem. Chcę, aby to moje życie stare umarło, a nowe chcę prowadzić z życiem Chrystusowym. Bóg jest moim przyjacielem. I tam dalej pisze: jestem świadomy, że życie z Jezusem pokona wszystkie trudności. Pan zmienia moje życie na lepsze. Piękne, po prostu piękne. No i teraz, ponieważ mówiliśmy sobie o chrzcie, to nasz brat napisał mi, to sobie na czerwono zaznaczyłem, tak? Nie wiem, czy widać. Widzą na YouTubie, na czerwono sobie zaznaczyłem ten fragment. Dalej pisze tak, i to jest coś, co mnie no, zaniepokoiło i trochę rozterki wzbudziło. Bóg tak zaplanował moje nawrócenie, że gdy wyznam publicznie swoje grzechy i przez chrzest wyzwolę się od nich raz na zawsze, gdy zostanę ochrzczony, wiem, że narodzę się na nowo, przyjmę Boga i Jezusa do swojego serca. Pomyślałem sobie, spotykamy się z Nim 1,5 roku. Tydzień wcześniej, w sobotę, pokazywałem im tą prezentację o chrzcie, którą pokazywałem Wam już 2 razy. I w kombinie, i tu. I teraz ten brat jest przekonany, że wcześniej pisał tak jak człowiek, który kocha Jezusa, który się nawrócił, że on dopiero narodzi się na nowo, kiedy weźmie chrzest. I myślę, nie wiem, czy ktoś mi tak powiedział, czy dlatego, że ma po prostu katolickie wychowanie, tak jak większość ludzi w Polsce. I większość ludzi w Polsce tak właśnie myśli, że do tego służy chrzest. Ale dlaczego? No to z tą wodą się coś kojarzy, prawda? Ale nie zacznę od chrztu, tylko ta woda, o której mówi Jezus, mówi o niej tylko raz tutaj. No i musimy domniemywać, musimy sobie spekulować, szukać, no pytać, co ta woda może oznaczać. I jedna z pierwszych rzeczy, które komentatorzy wskazują, że co jest możliwe, że ta woda oznacza po prostu wodę płodowe mamy. Innymi słowy, bo kontekst bezpośredni może na to wskazywać. Na przykład Jezus Nikodem mówi, jak może człowiek się narodzić? Czy może wejść powtórnie do łona swojej matki? I wtedy, tak mówi część komentatorów, Jezus odpowiada, nie tylko musisz się narodzić z wód płodowych, ale też z ducha. Tak? Tak jakby ta odpowiedź z wody i ducha Jezusa miała znaczenie takie, musisz narodzić się z mamy, to prawda, z kobiety, w naturalny sposób, ale drugi raz musisz narodzić się z Boga, z Ducha Świętego. Czy ta woda może oznaczać wody płodowe po prostu? Takie naturalne wyjaśnienie. Jest to słabe wyjaśnienie, słabe uzasadnienie. Ja tu napisałem nie, to jest mój komentarz, ale nie tylko mój. Tak naprawdę wszystkie te poglądy i nie wymyśliłem ich. Ja przytaczam to, co mówią komentatorzy. Ponieważ Jezus mówi o powtórnych narodzinach jako o jednym akcie dokonanym przez Boga. Gdyby miał na myśli i fizyczne narodziny z wody płodowej mamy, i duchowe narodziny, byłyby to 2 wydarzenia, 2 akty. A Jezus mówiąc, musicie się narodzić z wody i ducha,
Mówi o jednym przeżyciu, o jednym doświadczeniu, nie o dwóch. Większość komentatorów nie zgadza się z takim ujęciem. Ale są takie, są komentatorzy i w ślad za nimi pastorzy, nauczyciele, którzy uważają, że ta woda oznacza wody płodowe. Ja uważam, że to jest bardzo słabe wyjaśnienie. Raczej nie. No i teraz to, co może być w Polsce powszechne, czyli że ta woda, a woda to chrzest. No bo chrzest nam się kojarzy z wodą, tak? Ojcowie Kościoła, czyli tacy teologowie, którzy tworzyli naukę Kościołów chrześcijańskich już od II wieku, szczególnie od II wieku, zaczęli utożsamiać tą wodę po prostu z chrztem. I dzisiaj Kościół rzymskokatolicki, niektóre kościoły protestanckie uważają, że Jezus, mówiąc tutaj, po prostu mówił o chrzcie. Mogłoby na to wskazywać inne wersety, w których pojawia się wersety, które zestawiają chrzest i zbawienie w jednym zdaniu albo na jednej płaszczyźnie. No, na przykład Marek 16:16, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Albo Dzieje Apostolskie 2:38. Piotr mówi do swoich słuchaczy: upamiętajcie się, niechaj każdy z was się da ochrzcić w imię Jezusa na opuszczenie grzechów i tak dalej. Parę innych moglibyśmy znaleźć. Czyli to podejście, to zrozumienie już ma lepsze uzasadnienie niż tamto pierwsze. Dałoby się jakoś to uzasadnić, że Jezus, rozmawiając z Nikodemem, mówiłby o chrzcie. Ale jak widzicie, Zbyszek napisał tutaj nie. Teraz Kasia zastanawia się, co będzie dalej. Teraz już jest w rozterce. Nie wie, którą kartkę się trzymać, tą z lewej czy tą z prawej. Nie wiem, co Wojtkowi mówili w szkole biblijnej. Nie wiem, co mówili. Nie, siostrze u baptystów to na pewno nie mówili tego. Mówili co innego. Pewnie to, co Zbyszek powie. Jezus nie mówił o chrzcie, tylko o wodzie. Jeśli czytacie pierwszy rozdział Jana, tam jest kilka razy mowa o chrzcie, który dokonywał Jan Chrzciciel. Jeśli czytacie trzeci rozdział Jana, ale po tej rozmowie, w zupełnie innych okolicznościach, i czwarty rozdział, tam jest mowa o chrzcie, który dokonywali przed śmiercią Jezusa apostołowie. To był taki sam chrzest jak chrzest Jana. Pamiętacie, jak chrzest Jana jest określony w Nowym Testamencie? Jakim dodatkowym słowem? Chrzest upamiętania. Tak. Jezus po pierwsze nie mówił o chrzcie, a przecież słowo to chrzest, chrzcić, baptizmo funkcjonowało. Mógł użyć tego słowa, ale nie użył go. Użył słowa woda. Nie mógł mówić Nikodemowi o chrześcijańskim chrzcie, bo chrzest taki, jak my praktykujemy w kościele, chrzest na wyznanie wiary pojawił się kilka lat później, po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Jak mógł oczekiwać od Nikodema, że Nikodem będzie coś takiego wiedział, kiedy to się za kilka lat pojawiło dopiero zjawisko? My tak, wiecie, jak nie pomyślimy o chronologii czasu, to możemy sobie dopasować. Nikodem nie mógł pomyśleć o chrzcie, słysząc słowo woda, bo chrzest chrześcijański pojawił się 3 czy 3,5 roku później. Wreszcie Nikodem nie, pamiętacie, Jezus powiedział do Nikodema: jesteś nauczycielem, czyli nauczasz Starego Testamentu. Nikodem nie mógł pomyśleć, że woda oznacza chrzest na podstawie jakiegokolwiek tekstu w Starym Testamencie, bo w Starym Testamencie nigdzie nie ma chrztu. Chrzest doszedł najpierw poprzez Jana Chrzciciela, potem przez apostołów i Jezusa, ale nie pojawił się nigdzie w Starym Testamencie. Więc Jezus nie mógł mieć pretensji do Nikodema, że ten zna Stary Testament, ale nie zna chrztu. A skąd miał ze Starego Testamentu o chrzcie coś wiedzieć, jak tam? O chrzcie nie ma ani słowa. Jeśli nie pamiętacie, albo po prostu chcecie, mówiłem kiedyś historię, skąd się wziął ten chrzest. Jest gdzieś na YouTubie kazanie. Skąd w ogóle się wzięło to zjawisko? Ono się nie wzięło ze Starego Testamentu. Nie wzięło się z nakazów Boga w Biblii Starego Testamentu. I też
na pewno nie miał na myśli Jezus i Nikodem nie mógł zrozumieć, że Jezus mówi o chrzcie Jana, czyli chrzcie pokuty, bo chrztu Jana nie ma w Starym Testamencie także. To było coś dodatkowego, co Bóg nakazał Janowi, poza tym, co było napisane w Starym Testamencie. Zdanie, które mówi, pretensja, którą Jezus wysuwa wobec Nikodema, dlaczego tego nie rozumiesz? Jesteś nauczycielem Biblii. Nie miałoby sensu, gdyby Jezus oczekiwał, że Jezus ze Starego Testamentu, że Nikodem ze Starego Testamentu to wyczyta. Nie może wyczytać, bo tam nie ma chrzcie. To już nie jest moje zdanie, tylko jakiegoś komentatora. Wyszukiwanie w tym wersecie potwierdzenia, jakoby chodziło o chrzest, tylko dlatego, że wspomniana jest woda, jest bezpodstawne. I wreszcie argument wewnątrz Nowego Testamentu. Apostoł Paweł, człowiek, który ewangelizował pół cesarstwa rzymskiego, człowiek, któremu zawdzięczamy, upraszczam, połowę Nowego Testamentu, który oddał życie głoszeniu Ewangelii o zbawieniu w Chrystusie, napisał tak w liście do Koryntian. Dziękuję Bogu, jest wdzięczny Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem. Oprócz Kryspa i Gajusa. Aby ktoś nie powiedział, że jesteście moi nieochrzczeni. Ochrzciłem też dom Stefana, poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Ktoś tak lekko traktował tę sprawę. Chrzcił, ale nie za często. I teraz 17 werset. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. I tak dalej. Wynika z tego, że chrzest nie jest częścią Ewangelii. Chrzest jest nakazem Pana Jezusa, praktykowanym i my go praktykujemy, ale nie jest częścią Ewangelii jako takiej. Paweł napisał, że chrzest nie jest częścią Ewangelii o zbawieniu. Gdyby przez chrzest grzesznik miał być narodzony na nowo, wejść do Królestwa Bożego, zbawiony, stać się Bożym dzieckiem, to zdanie 14, w którym Paweł dziękuje, że nikogo nie ochrzcił, nie miałoby najmniejszego sensu. To tak, jakby Paweł dziękował Bogu, o, dziękuję, że nikt się nie nawrócił, dziękuję, że nikt się nie narodził na nowo, dziękuję, że nikt nie został zbawiony. To by była kompletna głupota. Nie możemy tak zrozumieć tego zdania. To oznacza, że przez chrzest nie rodzimy się na nowo, nie rodzimy się z góry, nie rodzimy się z Boga. Kolejne jak możliwe tłumaczenie, mam cztery, może znacie więcej, albo w książkach wyczytacie więcej, albo słyszeliście na kazaniach. Ja wybrałem cztery możliwe znaczenia. Ta woda może oznaczać po prostu Słowo Boże, albo w węższym znaczeniu Słowo Ewangelii. Apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał, Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo. Tutaj, inaczej mówiąc, przyjęcie Słowa Bożego, uwierzenie Bożemu Słowu, w tym przypadku Słowom Ewangelii o zbawieniu przez Jezusa, równa się oczyszczeniu człowieka z grzechów. Innymi słowy, ta woda może oznaczać zwiastowane Boże Słowo. Ja muszę przyjąć, uwierzyć Słowu, aby być oczyszczonym z grzechów. Czy takie znaczenie Nikodem mógł odkryć? Mógł odkryć, znając Stary Testament, mógł do czegoś takiego dojść. Napisałem, że to jest możliwe, ale nie mam pewności, że takie rozumienie wielu komentatorów uważa, że woda oznacza tu Słowo Boże w kościołach ewangelicznych. Może Nikodem mógłby to załapać? Może tak, może nie. Napisałem, że to jest możliwe. I ostatnia rzecz. Znaczy, jeszcze mógłbym dodać, czasami komentatorzy mówią, że woda po prostu oznacza Ducha Świętego. Tylko, że to jest dwa razy powiedziane dwoma różnymi. Raz w postaci obrazu, raz dosłownie z wody i z ducha. Tak, Żydzi mieli taki zwyczaj, że jedną myśl wyrażali często prawie, że w jednym zdaniu po drugim na dwa różne sposoby. Taki był też żydowski sposób wypowiadania się. Nie przygotowałem prezentacji o tym. Może tak być. Natomiast napisałem tu tak. Woda oznacza oczyszczenie z grzechów i zamieszkanie Ducha Bożego w człowieku. A skąd to słyszę wziąć? I tutaj wracam do tego, że Nikodem, jako nauczyciel Słowa Bożego, na pewno znał fragmenty z Księgi Ezechiela. I większość komentatorów w naszym środowisku ewangelicznym odnosi to określenie woda właśnie do Księgi Ezechiela i do tego, co możecie tam znaleźć. Tam ustami proroka w rozdziale 36 i 7
Bóg powiedział tak. Macie to na ekranie. Od 25, 36 rozdział Ezechiela. Bóg mówi, pogrobię was. W tym momencie mówi do, oczywiście do Izraelitów, którzy byli... To był czas już w niewoli babilońskiej. Ezechiel jest razem z innymi na wygnaniu gdzieś tam koło Babilonu. Są w niewoli. Niewola była Bożym sądem za ich grzechy. Nie pobudowali. I teraz Bóg pociesza ich, buduje, zachęca, otwiera im taką ścieżkę, że mogą się z powrotem z Nim pojednać i mówi, w jaki sposób to się stanie. Mówi tak Bóg. Pokropię was czystą wodą. Będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości. Pojawia się wreszcie ta nasza woda. Woda się pojawia. Oczywiście, kiedy Bóg mówi, pokropię was czystą wodą, nie miał na myśli, że z Eufratu ktoś weźmie wodę i ich poleje. To był obraz, to była przenośnia. Nikodem wie, że nie chodziło o wodę, tylko o Bożą interwencję, Boże działanie. I Ezechiel to rozumiał, i Izraelici to rozumieli. Będziecie czyści od waszych nieczystości, od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. 26 werset. Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. Nowe serce, nowego ducha. Nikodem to wiedział, Nikodem znał to, był nauczycielem Bożego Słowa. I to jest powiązane z tą wodą, czystą wodą, o którym Bóg mówił w wersecie 25. 27 werset. Mojego ducha dam do waszego wnętrza. To już nam się kojarzy prawie jak kazanie w kościele chrześcijańskim. A to było około 600 lat przed Chrystusem. Pierwsza, początek 6 wieku przed Chrystusem. I werset. Będziecie moim ludem, ja będę waszym Bogiem. Przecież to brzmi jak kazanie w kościele. Bóg mówi to już 600 lat przed Chrystusem. 37 rozdział Ezechiela zawiera taką wizję martwych kości. Jak pamiętacie. I Bóg mówi, że ożywi te kości. Że one ożyją. Że będą, staną się na nowo żywymi ludźmi. Oczywiście to jest przenośnia. Nie chodziło, że Pan Bóg tam gdzieś cmentarz wypatrzy i teraz w zmartwychwstanie. Mówi do żyjących, żywych Izraelitów przez Ezechiela. Mówi, że jesteście martwi w grzechach. Jesteście martwi w swojej nieczystości, ale ja tchnę w was. Werset 37. Tchnę w was moje żywsze tchnienie i ożyjecie. Tak jakby byli martwi, ale są żywi na nowo. Od nowa ożyją. Na nowo. O tym mówi Jezus w 3 rozdziale Jana. Grzesznicy z natury martwi muszą narodzić się na nowo. Narodzić się z góry, narodzić się z Boga. I napisałem tu tak, z wykrzyknikiem, bo jeśli jest jakikolwiek fragment w Starym Testamencie, który Nikodem powinien znać, rozumieć i zastosować do słowa woda, to jest właśnie ten. Cała rzesza komentatorów tak uważa. W przypisach możecie sobie w Biblii poczytać, dokąd się Jezus odwołuje. Najczęściej to będzie odwołanie do 36 i 7 rozdziału Ezechiela. Czyli Nikodem powinien tą wodę gdzie jest woda? Tu jest woda. Kto nie narodzi się z wody i z ducha? Nikodem powinien zaskoczyć, że to jest odwołanie do księgi Ezechiela. Czyli do oczyszczenia z grzechów i zamieszkania ducha. Pamiętacie, Bóg tam mówi mojego ducha dam do waszego wnętrza. To ducha jest z małej litery, ale to nie ma znaczenia. Tak? Chodziło o ducha Bożego. Tak akurat ktoś napisał, wydawca, czy pomyłka w duchu. O tym mówił Jezus. Jezus nie mówił tu o chrzcie, bo nie mógł o nim mówić. Może mówił o Bożym Słowie. Mogło tak być. Ale na pewno mówił o nadzwyczajnej Bożej interwencji, polegającej na tym, że każdy, który uwierzy w Jezusa, uwierzy w Niego samego, zostanie zrodzony z wody i z ducha. Każdy człowiek, który uwierzył, że przez śmierć Jezusa na krzyżu oraz prawdziwe zmartwychwstanie sam Bóg oczyścił go, wierzącego, z jego grzechów. O tym Bóg mówił w Ezechielu. Ja pokropię was wodą czystą. Człowiek, który uwierzył, że przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Bóg daje mu nowe życie, człowiek, który uwierzył, że zamieszkał w nim Duch Boży, staje się Bożym dzieckiem. Bożym synem, Bożą córką na zawsze.
To jest koniec prezentacji. Krótko mówiąc, wracając do mojego przyjaciela z zakładu karnego, czeka mnie rozmowa z nim. Chcę, moim zdaniem człowiek się nawrócił, ale z jakiegoś powodu, pewnie z powodu swoich katolickich korzeni, uważa, że on dopiero zostanie Bożym dzieckiem, kiedy weźmie ten chrzest. Że dopiero wtedy zostaną mu przebaczone grzechy. Grzechy zostają nam przebaczone wtedy, kiedy zaczynamy wierzyć, że Jezus umarł za nas na krzyżu i że Jezus naprawdę zmartwychwstał. Wtedy rodzimy się na nowo. To jest dzieło Boga w człowieku. Bóg to sprawia. To nie jest tak, że ty jesteś taki sprytny i doszedłeś do tego, a tamci głupi i nie wpadli na to. To jest łaska Boga, to jest interwencja Boga w życie grzesznika. Zrodzony z wody i ducha to każdy człowiek, który wierzy w Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, siostro. Amen.